Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. 2023 rok, kalendarium historyczne, to temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych. A temat ten podejmować będziemy z naszym gościem w studio, którym jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku oraz przedstawiciel Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Witam ojca, witam wszystkich telewidzów. Rok 2023 wydawałoby się nie kojarzy nam się z jakimiś takimi wielkimi, okrągłymi rocznicami, choć to nie do końca prawda, bo tych rocznic trochę jest, już chociażby początek sam, styczeń, kolejna rocznica, okrągła rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Tak, historia toczy się i trwa nieustannie. Ciągle jakieś wydarzenia mamy, te, które przez 10 dzielimy, czasami przez 5, a już szczególnie przez 150 czy 25 podnosimy rangę i uznajemy za takie ważniejsze. Niewątpliwie no, przez 10 dzieląc, tą starszą rocznicą, do której warto się odwołać, to jest ta zbliżająca się 22 stycznia, zryw niepodległościowy, ostatni wielki XIX-wieczny zryw, pięknie się wpisujący w tradycję już stuletnią próby ocalenia niepodległości upadającej, ograniczonej czy upadłej, już nieistniejącej, a więc od Konfederacji Barskiej, od końca lat 60. wieku XVIII. Mamy tych zrywów łącznie kilkadziesiąt, jeżeli liczymy wszystkie małe, ale mamy też te największe z insurekcją kościuszkowską, to jeszcze XVIII wiek, a później po epoce napoleońskiej mamy te dwa wielkie zrywy, czyli powstanie listopadowe i właśnie powstanie styczniowe, którego równo 160. rocznica będzie przypadała wybuchu niedługo. Będzie to oczywiście też no, cały cykl uroczystości, z całą pewnością on potrwa do roku następnego, do roku 64. Będą na pewno wspomnienia no, chociażby wielkiego wodza, przywódcy powstania najważniejszego, jakim był Romuald Traugut. Ja miałem okazję być rok temu w Dęblinie, gdzie on służył, gdzie jeszcze odbywał służbę w carskiej armii. To był jeden z elementów jego no, kariery wojskowej, zawodowej, zdobywania szlifów. Tam pamiętam w wejściu do twierdzy, bo ona do dzisiaj jest ważnym obiektem wojskowym, zwiedza się go tylko z przewodnikiem i no, trzeba po prostu tam jakby to zwiedzanie zamówić, ale ta twierdza Dęblin, czyli ten rosyjski Iwanogród, jest o tyle ważna, że to jest takie ładne miejsce nawiązujące dookoła, zresztą otoczone licznymi miejscami walk powstańczych, ale właśnie upamiętniające także generała Romualda Trauguta, bohaterskiego, ostatniego wodza powstania styczniowego. A pamiętajmy, ranga tego powstania jest gigantyczna. Gdy spojrzymy w życiorysy, w biografię osób, które odbudowały już wolną Polskę, czyli tę, która powstała w latach 18-21, tak licząc walki o granice, kształtowanie państwa, zakończenie wojny polsko-bolszewickiej, przejęcie Śląska, czy nawet 22 formalnie, to gdy spojrzymy w te życiorysy, to u większości bohaterów znajdziemy nawiązania, znajdziemy odniesienia do powstania styczniowego, no chociażby dlatego, że zostali wychowani w tradycji powstania styczniowego. Powstańców żyło już bardzo mało, za to duchowymi spadkobiercami powstania styczniowego no będą chociażby tacy politycy, żołnierze i ojcowie niepodległości, jak sam Józef Piłsudski. No pamiętajmy, on jest dokładnie w tej tradycji wychowany i to w takiej tradycji, w takiej refleksji, która jest też mocno krytyczna, która próbuje z powstania styczniowego wydobywać wszystko, co było jego sukcesem. No jak gdyby sama idea walki o niepodległość jest tutaj uznawana za oczywiście w pełni uzasadnioną, usprawiedliwioną. Niezgoda na zniewolenie, a więc to usprawiedliwia właśnie konspirację z tej tradycji powstania styczniowego. To pięknie jakby nawiązanie do tego, że musimy coś robić, aby wróg nas tutaj nie hańbił, nie niewolił, nie doprowadzał do tego, że żyjemy na kolanach, żyjemy w takim upodleniu. A z drugiej strony z powstania styczniowego bardzo mocno wyciągano, czy próbowano na jego historii i na historii no, tysięcy uczestników, w tym bardzo wielu poległych, wziętych do niewoli, represjonowanych, pozbawionych majątków, zmuszonych do emigracji,
na tych tysiącach uczestników próbowano przeprowadzić analizę krytyczną, co było błędem, jak poprowadzić tę walkę, żeby ona była zwycięska. I tu niewątpliwie w roku 1914 cały pomysł na uruchomienie, no, czy wcześniejszy, nawet poprzedzający wybuch I wojny światowej, ale generalnie ten czyn legionowy i ta idea poszukania partnera, no i wybrano tego najmniej brutalnego, czy najbardziej łagodnego zaborców, z okupantów, czyli Austro-Węgry, podjęto próbę porozumienia się z nim i skorzystania z pewnych jego też interesów, czy dążenia do pewnych konkretnych celów politycznych i uruchomienia, no, czy skorzystania z szansy na budowę prawdziwego polskiego wojska. I to się udało. To, co wniosły legiony, to około 40 tysięcy żołnierzy, to przede wszystkim kadra, do zbudowania państwa polskiego będzie gigantycznym sukcesem. I znowu wracamy. Gdyby nie powstanie styczniowe, tego by nie było, bo pamiętajmy, powstanie styczniowe, chociaż przegrało, chociaż przyniosło kilkadziesiąt tysięcy ofiar, tych poległych, wywiezionych, deportowanych, uwięzionych, skazanych często na wieloletnią zsyłkę, to przyniosło jednak to duchowe odrodzenie i obudzenie narodu znowu na całe pokolenie, no bo ono się stało taką traumą, takim momentem pamięci, jakby punktem odniesienia, powodem do takiej refleksji historycznej dla tych, którzy już w zasadzie na co dzień urodzili się w państwie nieistniejącym, urodzili się w niewoli jako poddani, czy to pruscy, czy poddani cesarza rosyjskiego, czy cesarza Austro-Węgier. I pogodzili się w dużej mierze, no, funkcjonowali od dzieciństwa, byli pogodzeni z tym zniewoleniem. A powstanie styczniowe to był ten zryw tej mniejszości, który pokazywał, a nie, my się nie godzimy. Ja tutaj lubię się odwoływać do jednej z najważniejszych pisarek polskich i poetek patriotycznych z pięknym dorobkiem, z tym dorobkiem właśnie tych pieśni i poezji patriotycznej. Chodzi o Marię Konopnicką. Pamiętajmy, jej ogromne zasługi na tym polu to jest kilkadziesiąt utworów, które rzeczywiście przez, no, już w końcu XIX wieku i na początku, przez odzyskanie właśnie niepodległości, budziły polskość, przypominały o polskiej sprawie. Maria Konopnicka to jest też wychowanek powstania styczniowego. Nie w tym sensie, że walczyła, ale ona, no, ze względu też rocznikowych, była osobą dorosłą, sama obserwowała, zresztą, no, jej mąż i ona w zasadzie byli zmuszeni, czy, no, schronili się na krótkotrwałym wyjeździe zagranicznym, takim małym jakby uchodźstwie, ale ona, przede wszystkim jej związek z powstaniem polega na tym, że jej rodzony młodszy brat, 20-letni wówczas student Politechniki Lierz, brał udział w bitwie i tu od Torunia, akurat ona jest bliziutko, gmina Lubraniec, bitwa pod Krzywosądzą, 19 luty, a więc rocznica pełna, ta 160 będzie dosłownie za 6 tygodni w gminie Lubraniec. Piękne upamiętnienie, ale skromne, ale bardzo ładne, takie wzruszające, znajduje się tam w tej Krzywosądzy, przypominające między innymi właśnie Jana Wasiłowskiego, młodszego brata, 20-latka, który poniósł śmierć, chyba 19 ich tam zginęło. Piękny taki kujawski aspekt tej walki powstańczej. Niepowodzenie, ale którego jakby z tego poświęcenia własnego życia następne pokolenia, zresztą i wielkie patriotyczne zaangażowanie siostry przynosi, no, zresztą ona bardzo mocno to przeżyła. W jednym zresztą, no, z wierszy to się rozliczała wręcz z generałem Ludwikiem Mierosławskim za to niepowodzenie, za klęskę, za złe dowody, bo wiadomo, że powstanie było też bardzo krytykowane. Powstanie ma nam tę jakby dobrą historię, tę piękną, tę zacną, tę taką wielką, patriotyczną, piękna idea, a z drugiej strony powstanie ma też historię szeregu niepowodzeń, szeregu rzeczy nieudanych i z tego powodu, no, jest do dzisiaj ciekawym tematem historycznym do analizy tego, jak można było zmniejszyć liczbę ofiar, czy więcej osiągnąć. Ale ważna rocznica, no, jeśli chodzi teraz, znowu odwołam się do naszego regionu, szczególnie mocno na pewno będzie obchodzona we Włocławku. Tam jest piękne upamiętnienie tego polsko-włoskiego sojuszu pułkownika Beki i przypomnienie bohatera wspólnego narodów polskiego i włoskiego, który walczył w powstaniu i oddał życie za polską niepodległość. Panie profesorze, ja zadam pytanie trochę takie z innej beczki, choć trzymające się tego wątku, bo możemy sobie zadać pytanie, szczególnie dzisiaj gdzieś we współczesnym pokoleniu, żyjącym bardzo mocno tym dniem dzisiejszym,
tym tu i teraz. Może się rodzić pytanie, po co co roku obchodzić pewne wspomnienia? Po co celebrować te okrągłe rocznice? Po co wracać do czegoś, co owszem, było może i kiedyś, może przyniosło jakieś konkretne skutki, no ale dziś to już nas tak naprawdę powinno mało interesować. Dokładnie, no odpowiadamy właśnie podczas tych rocznic, nie zawsze co roku. W wypadku wielu rocznic takie coroczne bywają często bardzo skromne dla, nazwijmy, specjalistów, stowarzyszeń, które wręcz no, są poświęcone, dedykowane, zorganizowane po to, żeby upamiętniać powstanie wielkopolskie, powstanie styczniowe, powstanie śląskie, ale te rocznice, które no, są takie no, bardziej okrągłe, takie potocznie nazywamy, te, które się dzielą tam przez 10, dzielą się przez 5, bywa, że nabierają większej formy, są organizowane z większym rozmachem po to, żeby przypomnieć sprawę, o którą wówczas toczyła się walka i bohaterów powstania, żeby oni nie zapomnieli, żeby też no, przypomnieć ich nazwiska, imiona, ale najważniejsze cel. No, wolność to jest wartość uniwersalna, w każdej epoce ważna, czy wiek XVIII, gdy traciliśmy państwo polskie, czy wiek XIX, gdy próbowaliśmy kilkakrotnie wybić się na tę niepodległość i gdy zaczynaliśmy działania, to już koniec XIX wieku, które się okazały skuteczne w roku XVIII i państwo odzyskaliśmy wolność, no pamiętajmy, w 1939 znowu ją tracimy, a zagrożona była, czy no nie była to przecież żadna pełna suwerenność po 1945 roku, wobec tego my żyjemy w państwie, które dopiero od 30 lat, i to mamy taki okres przejściowy, bo trudno powiedzieć, że już rok 89 dał nam pełną wolność, ale niewątpliwie od około 30 lat możemy powiedzieć, no już 93 to na pewno tak, bo jesteśmy już po kolejnych wyborach parlamentarnych, to jesienią będzie, po wycofaniu całkowitym wojsk rosyjskich, już wtedy rosyjskich z Polski, to akurat też będzie w tym roku 30 rocznica no tego generalnie radosnego wydarzenia, że się wreszcie pozbyliśmy Rosjan z Polski, wojsk niechcianych, nieproszonych, ostatnio to już były logistyczne formacje, bo bojowa jednostka odpłynęła w październiku w Świnoujściu 92 roku, a więc to minęło niedawno, dosłownie 2 miesiące temu, 30 lat. Ale my te rocznice obchodzimy, bo chcemy w tym wypadku powstania wolność ojczyzny, a też szacunek dla tych, którzy dla wolności poświęcają to, co najcenniejsze, czy bardzo cenne. Zdrowie, bezpieczeństwo, majątek. Pamiętajmy, ogromna, tysiące, szczególnie do polskich ziemian, poświęciło no, wielki majątek, bo potraciło majątki, ale też dziesiątki tysięcy osób skromniej uposażonych potraciło jakąś część swojego dorobku, czy poświęciło fundusze, inne dobra materialne. No i oczywiście to, co już jest jeszcze cenniejsze niż dobra materialne, te lata spędzone na Syberii, gdzieś w więzieniu, w łagrze, ten okres przymusu emigracyjnego lub życie utracone pod tym względem. To są wartości tak uniwersalne w każdej epoce, bo one potem budują i naszą tożsamość, ale one też są świetnym wzorcem dla nowego pokolenia, gdy w wojnie polsko-bolszewickiej, jest rok 20, wystawiamy prawie milionową armię, w Polsce już trwa od ponad roku, bo zaczął się on na początku styczeń, luty, właśnie dokładnie. W styczniu 1919 roku powstaje już pierwszy stabilny rząd pod tym krótkotrwałym rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Powstaje rząd, który przetrwa prawie rok, rząd premiera Paderewskiego. Naczelnik państwa i Wojsko Polskie, już wtedy regularne Wojsko Polskie, które w ciągu roku 19 osiąga tam ponad półmilionową liczebność, staje się dużą armią, odwołuje się, ale i całe państwo, a armia szczególnie do tradycji powstania styczniowego w sposób zorganizowany. Otóż specjalnymi regulacjami prawnymi grupa, wtedy jeszcze żyło około 3000 staruszków, to no, bo liczmy lata, i w roku 1919 oni zostają objęci przez państwo polskie, czy od roku 19 rozpoczyna się akcja objęcia ich opieką. Wszyscy zostają awansowani na stopień, pierwszy stopień oficerski podporucznika. Otrzymują od państwa mundury, uruchomione zostaje chyba też 6 domów opieki społecznej właśnie dla weteranów powstania styczniowego. My dzisiaj do tej pięknej tradycji sprzed ponad 100 lat pięknie wracamy, bo od kilku lat w ramach ustawy i regulacji prawnej dotyczącej grobów weteranów walk o niepodległość jest między innymi prowadzona piękna akcja odnawiania, odbudowywania, odtwarzania wręcz grobów, tych pamiątek takich już materialnych, ostatnich, poległych, pochowanych, zmarłych powstańcach styczniowych. Dosłownie za 2 tygodnie będzie taka piękna uroczystość ze szkołą, z młodzieżą szkolną. Ta młodzież szkolna zresztą ze szkoły podstawowej w Lubieniu Kujawskim, to ten najbardziej na południe wysunięta gmina na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. I tam w Lubieniu Kujawskim na cmentarzu jeden z powstańców styczniowych zostanie uhonorowany w ten sposób, że jego grób będzie
odsłonięty jakby ponownie, odbudowany i młodzież przejmie nad nim opiekę i zapewne co roku, przez długie lata, dopóki ta szkoła będzie istniała, młodzież pierwszą lekcję historii o powstaniu styczniowym będzie odbywała w ten sposób, że uroczyście z kapłanem, z nauczycielem historii, z dyrekcją szkoły, ze sztandarem szkolnym będą szli na grób Nowakowski, na grób tego żołnierza powstania styczniowego i będą wspominali o to, no nasz sąsiad, to no, kilka pokoleń od nas starszych, ale mieszkał tam, gdzie my, jest pochowany tutaj w tym naszym Lubieniu. Mamy grób bohatera, mamy kogoś, kto naraził własne życie, kto poświęcił się dla ojczyzny, poświęcił swoje lata po to, żebyśmy byli państwem wolnym, żeby ta tradycja niepodległościowa, ta idea, że nie możemy dać się zniewolić, przetrwała. Ja takie, no pamiętam, rok temu dosłownie mieliśmy w Nowym Mieście Lubawskim też odnowiony grób bohatera, który miał to szczęście i piękny dar bardzo długiego życia. Powstaniec styczniowy, ale też żołnierz wojny polsko-bolszewickiej. Proszę sobie wyobrazić, on już miał w wojnie polsko-bolszewickiej w 20 roku, znał biegle rosyjski, pochodził spod Ostrołęki, wywieziono go na Sybir, udało mu się uciec, ale już nie wrócił do zaboru rosyjskiego, za to wrócił na nieodległą zagranicę, znaczy obszar przygraniczny w Brodnickie, Franciszek Klonowski, porucznik Franciszek Klonowski. Jego w roku 1920 urzędowo zmobilizowano, otrzymał mundur, no był przede wszystkim przewodnikiem w języku rosyjskim, gdy wtargnęły, to już teren Pomorza Brodnickie, wtargnęły wojska bolszewickie, no to on po raz kolejny starł się z bolszewikami i brał udział, no jako tutaj przede wszystkim osoba służąca jako tłumacz i służąca, no tymi jakimiś informacyjnymi, swoją wiedzą, doświadczeniem życiowym. Ale jednak. Tak, ale jednak. I jego grób jest dzisiaj pięknie odnowiony i tam spoczywa, tam jest zresztą jeszcze drugi powstaniec pochowany i w tym Nowym Mieście Lubawskim, to jest naprzeciwko liceum miejscowego, no młodzież może tam odbywać piękne lekcje historii i wspominać właśnie tego bohatera, który pod koniec lat 70., tam kilkanaście lat, czy 80, już w 80. chyba, napłynął do Nowego Miasta Lubawskiego, tam zmarł w 24 roku, bo chyba przeżył właśnie jeszcze kilka lat po wojnie polsko-bolszewickiej w bardzo zacnym już wieku i my, nawiązując do tej tradycji niepodległościowej, w tym powstań narodowych, bardzo mocno no, przypominamy, jak ważna jest wolność. Dzisiaj dla żołnierzy, tych, którzy no, idą do służby wojskowej, potencjalnie mogą przecież na granicy no, dostać kamieniem, być zabici, albo nagle się pojawi jakiś ogień, laser, przecież jakieś inne zagrożenia. No pamiętajmy, rakiety już spadły na nasze terytorium, zabiły niewinne przypadkowe osoby. Otóż ktoś, kto dzisiaj służy ojczyźnie, czy w no, formacjach mundurowych, wojsku, w policji, w straży granicznej, w innych służbach, powinien mieć pewien punkt odniesienia, po co to robi. Przecież nie tylko dla żołdu, wynagrodzenia, wysłużenia, emerytury, ale są też wartości znacznie wyższe i dokładnie po to się tam służymy. Armię organizujemy no nie po to, żeby dać kilkudziesięciu, czy tak jak teraz mamy cel wielki, 300-tysięczną, potężne siły zbrojne i zresztą z oczywistych powodów to jest konieczne, miejmy nadzieję, że zbudujemy, ale nie po to, żeby dać zatrudnienie, zajęcie 300 tysiącom ludzi. Budujemy po to, żeby nasza ojczyzna pozostała wolna, żebyśmy żyli w kraju wolnym, w którym sami się zorganizujemy, sami będziemy decydowali, jakie płacimy podatki, na co je przeznaczamy, jak wygląda nasz system oświaty, jak wygląda nasza polityka zagraniczna, jak no, realizujemy i budujemy naszą gospodarkę, sferę kultury. I ci, którzy idą do wojska, tego wszystkiego bronią. Oni zresztą no, o tym wiedzą. To jest na co dzień takie, jakby nie, często jakby się o tym głośno nie mówi, ale wypada. I właśnie przy okazji wielkich rocznic, czy ważnych rocznic, takich bardziej okrągłych, istotnych, warto przynajmniej gest wykonać, bo to no, w imieniu no, całego wojska na pewno minister obrony narodowej będzie przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie również powstanie styczniowe jest pięknie upamiętnione w Warszawie, w centrum Warszawy. Na pewno będzie składał kwiaty, ale upamiętnień powstania styczniowego, szczególnie w Polsce, no, którą zabór rosyjski dawny, a więc tutaj region lubelski, region podlaski, całe Mazowsze, świętokrzyskie, tam będziemy mieli, ale też część Kujaw właśnie, tutaj z tą Krzywosądzą chociażby, z Włocławkiem i okolicami Włocławka, z pewnością będzie cała no, grupa uroczystości, które się będą odbywały. Akurat 19 lutego i bitwa pod Krzywosądzą nam się nałoży w tym roku na 550. rocznicę urodzin właśnie Kopernika. Urodzi Mikołaja Kopernika, to też tak, jest kolejna rocznica. To jest rocznica, o której no, oczywiście ja tutaj nie będę już występował ze względu na moją 20-wieczną specjalizację, ale od razu dodam, że od kilku lat
Ta rocznica jest oczywiście od początku, praktycznie jak tylko powstał nasz uniwersytet, no jeszcze dwa lata i będziemy mieli 80-lecie, ale jak tylko no z Wilna przede wszystkim, ale nie tylko, bo i ze Lwowa, z innych ośrodków napłynęła kadra naukowa i rozpoczęliśmy w 1945 roku, w drugiej połowie, budowę uniwersytetu, to praktycznie bardzo szybko stało się tradycją, że patron uniwersytetu, Mikołaj Kopernik, ma swoje urodziny znane historycznie, dobrze opisane 19 lutego i że tego 19 lutego to będzie dzień uniwersytetu. Sam zawsze wspominam, że i dyplom doktora habilitowanego odbierałem w ten dzień, że gdy moi uczniowie, no i przy różnych okazjach moi koledzy, jak biorę udział, to ten 19 lutego jest rzeczywiście takim wielkim naszym świętem, ale od kilku lat ten rzeczywiście jeden no, z takich no, wizyt, to jest uczony wizytówka polskiej nauki, polskich osiągnięć, polskich umiejętności. To jest rzeczywiście ten taki ambasador, który no, czyni rozpoznawalnych Polaków na świecie. Otóż Mikołaj Kopernik dla Torunia, no to jeszcze pięknie, że to dokładnie w naszym mieście się urodził. Od kilku lat mamy Dzień Nauki Polskiej. Dokładnie w ten dzień wręcza się nagrody, wyróżnienia, organizuje się specjalne uroczystości. No w tym roku oczywiście będzie też cały cykl specjalnych kopernikańskich imprez, uroczystości, takich upamiętnień i działań edukacyjnych, działań popularyzatorskich, nawiązujących tylko już na większą skalę niż to, co się udało zrobić 50 lat temu, bo pamiętajmy, w 73 roku rzeczywiście w Toruniu potężne obchody zrobiono. Jednym z efektów tego, zresztą zrobiono i w Polsce generalnie, ale Toruń ze względu na uniwersytet, ze względu też na pewne nawiązane kontakty, udało się wtedy nawiązać kontakty z wielką metropolią wielkości Warszawy w Stanach Zjednoczonych, czyli z Filadelfią. I stąd mamy do dzisiaj bulwar filadelfijski w Toruniu, ale oczywiście wynikało to z czegoś innego. W Filadelfii po prostu żyła liczna grupa Polaków i Polonia filadelfijska bardzo dobrze się zorganizowała i rzeczywiście wtedy uruchomiła też taką akcję, zbudowali u siebie trójkąt toruński, takie upamiętnienie na mieście, takie w infrastrukturze miasta, które przypominało miasto rodzinne Kopernika, a Toruń nazwał właśnie przebudowywany ciąg komunikacyjny pod murami miejskimi przy Wiśle, nazwał bulwarem filadelfijskim. To pamiątka sprzed pół wieku. To też jest rozwikłanie pewnej zagadki. Tak, a w tym roku czeka, tak, to wynika po prostu z tego, że do Torunia pojechała delegacja z wiceprezydentem miasta, ówczesnym z grupą radnych, ale też sportowców. Zresztą pewne kontakty z Filadelfią mamy. To jest oczywiście ogromna, gigantyczna aglomeracja, chyba nie wiem, około 2 milionów łącznie z tymi przedmieściami posiada, a więc to jest bardziej partner dla Warszawy niż dla naszego mniejszego Torunia, ale generalnie no, nazwa bulwar filadelfijski pochodzi z tradycji kopernikańskiej sprzed półwiecza i z obchodów kopernikańskich, a w tym roku nas czeka 19 lutego. Ale dodam od razu, że ta rocznica, akurat 19 lutego w roku 1863, to jest też bitwa tutaj pod Lubrańcem, miejscowość Krzywosądza, gdzie między innymi wśród tych kilkunastu poległych młodych ludzi, to było wielu studentów właśnie, no, takie młode pokolenie no, polskich ziemian, mieszczan, troszkę też i dzieci chłopskich, które dołączyły do tego zrywu. Niestety zakończyło się to niepowodzeniem. Ten zryw generalnie jest takim zrywem tragicznie okupionym ofiarami, ale pamiętajmy, jak dzisiaj stoimy przed pomnikami, jest ich w Polsce około już setki, niedługo na pewno będzie ich 100, Józefa Piłsudskiego, to są pomniki, które symbolizują nie tylko konkretnego człowieka z krwi i kości. Ale w wypadku Józefa Piłsudskiego mamy kogoś, kto chyba najmocniej symbolizuje, równie mocno dla roku samego 18-19 będzie to Roman Dmowski, ale generalnie Józef Piłsudski stał się najmocniejszym takim upersonifikowanym, uosobionym symbolem odzyskania niepodległości w roku 18, ale też polskiego czynu niepodległościowego, tej konspiracji XIX-wiecznej. I Józef Piłsudski na pewno wyśmienicie wpisuje się właśnie w te duchowe dzieci naszych powstań narodowych, w tym szczególnie powstania styczniowego. Bo w powstaniu styczniowym to po prostu jest pokolenie jego rodziców, które uczestniczyło, które doznało wielu szykan, krzywd. Z tego powodu, jak patrzymy na składy rządów, na przykład ministrów, gabinetów II RP od roku 1919, już od rządu Paderewskiego, to tam w wypadku znacznej części biografii odkryjemy, że wszystkie te rodziny są związane, no, jeśli ktoś był starszy, to oni sami z powstaniem styczniowym, z szykanami, represjami, z aktywnością konspiracyjną. No, rodzina Paderewskich, zresztą z Kuryłówki, też tam niedaleko między Winnicą a Żytomierzem, to dzisiaj środkowa Ukraina, też są z tym związani. No, w tym roku jeszcze powstanie styczniowe i nie tylko ta rocznica będzie miało no, szczególną rangę na pewno i będzie przypominane, bo to była przede wszystkim walka z tym najgroźniejszym, największym, który największą część ziem polskich okupował i który najdotkliwszy
straty powodował, jeśli chodzi o polski potencjał narodowościowy, o generalnie ilość osób pokrzywdzonych, represjonowanych, wynarodowionych, też religijne szykany przecież ogromne, poczynione przez władze carskie. I zauważmy, że ta Moskwa, no, stolicą formalnie oczywiście wtedy jest Petersburg, ale pamiętajmy, że drugą historyczną, religijną stolicą Rosji zawsze pozostawała Moskwa. To też jest symbol. Tak, a więc ta Rosja, imperialna Rosja, która teraz, dokładnie imperialna Rosja, której no, dzisiaj przywódcą jest akurat Putin, ale generalnie ona istnieje niestety w głowach, w mózgach, w tym no, w pewnym dążeniu, w celach, którym jakby służą elity rosyjskie. I to bardzo liczne elity. To nie jest sam Putin, pamiętajmy, dawno by go obalono, gdyby on był takim indywiduum, jedyny imperialista na Kremlu. Nie, ich niestety tam są tysiące wśród tych elit rosyjskich, czy może nawet więcej niż tysiące. No, na pewno no, jakieś dziesiątki tysięcy w całej Rosji znajdziemy tych urzędników wyższego szczebla, tych funkcjonariuszy, wyższych dowódców wojskowych, policyjnych, różnych mundurowych, właśnie tych siłowików, takich działaczy, no, jak sam Putin. I niestety oni są kontynuatorami tej samej tradycji, z którą my się w Polsce stykaliśmy jako sąsiedzi Moskwy, jako sąsiedzi Rosji, czy to w wieku XVIII, czy w wieku XVII, czy jak byliśmy już niestety pokonani, przegraliśmy walkę o niepodległość i w XIX wieku byliśmy pod zaborami, czy w XX wielokrotnie się potykaliśmy. No bo pamiętajmy, my wojny polsko-rosyjskie mamy dwie wielkie w XX wieku. To jest ten zryw no, okresu I wojny światowej, próba wybicia się na niepodległość zwieńczona wojną polsko-bolszewicką, bo w Rosji w międzyczasie dokonały się przekształcenia i to już nie tyle była konspiracja przeciwko Rosji, ile udało się nam państwo zbudować, ale które mogło runąć no, celem tej nowej imperialnej władzy, teraz już czerwonej Rosji, Rosji Lenina, było dokładnie w XIX roku, decyzja wtedy już faktycznie zapadła, a w XX mamy no, przygotowywany plan likwidacji Polski, zresztą podboju całej Europy i się obroniliśmy. W 1939 roku niestety potoczyło się to dużo gorzej. No właśnie, jak już jesteśmy, doszliśmy do 1939 roku i do II wojny światowej, to w tym roku wypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Tak, będzie w tym roku tych rocznic związanych z rokiem 1943, czyli 80. rocznic, będzie naprawdę dużo. I tutaj powstanie w getcie warszawskim to będzie tylko jedna z tych kilku drugowojennych rocznic, które będą takie okrągłe, czyli 80. To będzie też coś, co do powstania w getcie warszawskim bardzo mocno nawiązuje. To jest drugi rok i dokończenie tej wielkiej akcji Reinhardt. To jest to wymordowanie no, blisko 2 milionów Żydów na ziemiach polskich. Ta przerażająca operacja. Większość ludności żydowskiej, obywateli polskich, narodowości, pochodzenia żydowskiego, czy uznanych za Żydów, bo różnie bywało z ich samych poczuciem, ale przez Niemców zakwalifikowanych, zginęła w ciągu 2 lat, 42 i 43. I właśnie 80 lat temu ta operacja praktycznie została no, jakby sfinalizowana w ten okrutny, ludobójczy sposób. Protesty, próby oporu, to między innymi właśnie bunt i to powstanie no, skazane od początku. No, nie miało żadnych szans w przeciwieństwie do rok późniejszego powstania warszawskiego. Z 1 sierpnia 1944 roku, powstanie w 1943 roku w kwietniu w getcie warszawskim nie miało żadnych szans, było po prostu przepięknym symbolem takiego heroicznego pójścia na śmierć w sposób bohaterski, a zarazem dania sygnału, bo ono zostało zauważone. To jest bardzo ważne, szczególnie no, przez to najbliższe otoczenie, czyli przez cały czas ogromną, milionową, wielosettysięczną aglomerację warszawską. A więc to jest piękna, bardzo taka historia, którą warto przypominać bardzo dobrze, bo w Warszawie w tej chwili mamy jakby w rozbudowie muzeum, powstania muzeum getta warszawskiego, które ma być skoncentrowane między innymi na upamiętnieniu bohaterstwa powstańców w getcie warszawskim w 1943. Ale przypomnijmy, rok 1943 to będzie też tragiczna rocznica z punktu widzenia Polskiego Państwa Podziemnego 30 czerwca, czyli no będzie się prawie miesiąc pokrywało tutaj zaraz po maju, po zakończeniu powstania w getcie, będziemy mieli rocznicę aresztowania generała Grota Roweckiego. To jest prawdziwe, od 1939 roku jeszcze jako zastępca, a później już jako dowódca Związku Walki Zbrojnej, a następnie po przekształceniu w 1942 roku Armii Krajowej, jeden z pierwszych uczestników konspiracji w ramach Służby Zwycięstwa Polski w roku 1939 od końca września. Generał Stefan Grot Rowecki, jeden z najważniejszych, największych polskich bohaterów II wojny światowej, to on stworzył fundament
elementy. On stworzył tak naprawdę większość tej struktury, którą znamy jako ta okresu wojny 300-tysięczna, ponad 300-kilkudziesięciotysięczna ogromna Armia Krajowa. Największa armia podziemna na świecie, na dodatek otoczona strukturami, jak Rada Pomocy Żydom, jak szereg instytucji związanych, chociażby Tajna Organizacja Nauczycielska, szereg innych struktur z ogromnymi sukcesami wywiadowczymi, z ogromnymi też sukcesami bojowymi, szczególnie w sabotażu i dywersji. Zresztą warto o tym sabotażu i dywersji, do innego generała zaraz się odwołam, który za tę działkę bezpośrednio odpowiadał, za tę część działalności podziemia, ale śmierć generała Grotoroweckiego następuje już po wybuchu powstania. To jest ta decyzja zemsty za powstanie 2 sierpnia roku 1944, ale aresztowanie i wyłączenie go z działalności konspiracyjnej to jest ogromnym ciosem, bo generał Rowecki miał gigantyczny, świetne przygotowanie, miał ogromny talent, miał wielką wiedzę o prowadzeniu wojny, także tej wojny podziemnej, tej wojny partyzanckiej, działań konspiracyjnych. To był rzeczywiście wielki mózg polskiej konspiracji. Bez niego by nie zbudowano polskiego państwa podziemnego i tej wielkiej Armii Krajowej, i jego aresztowanie 30 czerwca to taka tragiczna data w 1943 roku. Ale mamy kilka dni później kolejny cios zadany Polsce, już teraz polskim organom władzy najwyższej, bo ginie wódz naczelny, ginie premier rządu na uchodźstwie, generał Sikorski. Przypomnijmy, to jeden z największych bohaterów pierwszej dziesiątce wodzów wojny polsko-bolszewickiej. To jeden z uczestników tych działań niepodległościowych zaraz po wybuchu wojny światowej, ale szczególnie tu jego zasługi z 20 roku należy przywołać wspaniałe. Warto też podkreślić związek z województwem, regionem kujawsko-pomorskim. To tu w Toruniu zawsze przy naszej, jak jesteśmy w jednej z dwóch stolic naszego regionu, będę przypominał. On długie lata mieszkał, był związany, miejscowość Parchanie. Tam miał mająteczek malutki pod Inowrocławiem. Tam jest zresztą piękne muzeum i piękna tradycja i w Inowrocławiu, i w okolicach upamiętniania generała Władysława Sikorskiego. Wódz wspaniały, wódz doskonały z tej swojej młodości, wojny polsko-bolszewickiej, na pomniki zasługujący, których brakuje. Cały czas, o ile ulice, upamiętnienia, tu zresztą i w Toruniu piękny komunikacyjny nowy szlak, to jeszcze nawet się udało w Polsce Ludowej Wały Sikorskiego tak nazwać, i mamy taki ciąg komunikacyjny pięknie upamiętniający tę postać, o tyle brakuje na pewno chociaż kilku pomników, szczególnie na tym szlaku związanym z wojną polsko-bolszewicką, i przydałoby się szczególnie tu na Mazowszu parę takich pomników postawić, no i u nas na Kujawach, ze względu, że mieszkał. To jest taki apel, który strasznie podkreślam, a rocznica będzie w tym roku ważna, taka pamiątkowa. Jest pochowany na Wawelu, przeprowadzono też badania, pełną taką analizę, która jak na razie, i to jest stanowisko i prokuratury, i medyków sądowych, lekarzy sądowych, specjalistów z zakresu, profesorów z zakresu medycyny sądowej, że jednak nie znaleźli potwierdzenia zamachu, wypadku, śmierci generała Sikorskiego, ale generalnie jego śmierć i ten 4 lipca roku 1943 roku to była straszna data, bo znowu utraciliśmy i wybitnego żołnierza, wspaniałego wodza. Pamiętajmy, to on tworzy, przyczynia się do utworzenia, ostatecznym twórcą, głównym organizatorem bezpośrednim jest generał Anders, ale to jego decyzja, jego wizyty w Rosji, polityka wobec Moskwy dała ten wielki sukces, że 116 tysięcy obywateli polskich, Polaków wyprowadzono z domu niewoli i przez ten Iran głównie udało się ich uratować z łap Stalina i stworzyć piękną wojskową jednostkę, która tak wspaniałe sukcesy chociażby w kampanii włoskiej odnotowała. Część tych żołnierzy też poszło do Anglii, między innymi służyło we wspaniałej pancernej dywizji generała Maczka, Czarnych Diabłów, która miała ogromne, tak zwany, to już taki termin wojenny, który tutaj służy po prostu temu pokazaniu pewnej wojskowego sukcesu. To jest niemiecka nazwa, tak przeciwnicy nazwali pancerniaków generała Stanisława Maczka. W każdym razie Sikorskiego utrata, to jest utrata wspaniałego żołnierza z ogromnymi zasługami i ogromnych zasług tych organizacyjnych już na te starsze lata, ale też wielkiego, wybitnego polityka, którego brak ogromnie osłabił. To jest tak, jak gdyby Piłsudski przeżył te kilka lat, to też mogłaby trochę inaczej wyglądać sprawa 1939 roku. Jego śmierć w 1935 dzisiaj rysuje się jako ogromny cios dla naszej elity, znaczy dla funkcjonowania państwa, dla kierownictwa politycznego. Tak samo śmierć generała Sikorskiego 80 lat temu, ta rocznica będzie na początku lipca. Na pewno na Wawelu będą wielkie uroczystości z tym związane. Upamiętniające, to będzie kolejna smutna rocznica roku 1943, przypominająca
wybitną postać wielkiego polityka i mimo wszelkich sporów, kontrowersji, dyskusji o tym, jak można było inaczej politykę prowadzić wobec Moskwy, nie ulega wątpliwości, że zasług ma mnóstwo, a w wypadku armii Andersa i generalnie wyprowadzenia i tych kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy i te 40 tysięcy cywilów, mnóstwo dzieci, młodzieży, to jest ten wielki, wielki sukces. Pamiętajmy, zaraz po wyprowadzeniu, pamiętam taką straszną liczbę, tam w Teheranie około 2000 osób umiera, czyli wyobraźmy sobie, gdyby oni zostali w Rosji, a już byli no, w wolnym świecie, byli już pod opieką Brytyjczyków, już dużo lepsze zaopatrzenie, lekarstwa, już nie ta sowiecka nędza. Gdyby oni zostali w Rosji, to z nich prawdopodobnie połowa czy jakaś 1/3 by wymarła tam. Do roku 45, do końca wojny, po prostu by ich nie było, a i potem kto wie, ilu byłoby więzionych, represjonowanych. A tak później, nie dość, że pięknie zasłużyli się i w pokonaniu Niemców, w zwycięstwie w II wojny światowej, kampania włoska lat 44-45 ze szczególnym no, sukcesem Monte Cassino, ale także późniejsza Ancona, Bolonia, to są wspaniałe karty i osiągnięcia oręża polskiego, ale też piękne, wielkie zasługi już całego drugiego korpusu. Też później, gdy schroniono tam wielu jeńców, przejętych Polaków, którzy z Wehrmachtu zdezerterowali, których wzięto do niewoli, udało się nimi zaopiekować. To jest ogromna zasługa, do której swoją cegiełkę przyłożył także generał Sikorski. W tym roku on tak pięknie otwiera kalendarz akurat Instytutu Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej. Tam wybrano 12 generałów, no najbardziej znanym i rozpoznawalnym chyba jest generał Anders, ale otwiera go w styczniu właśnie generał Sikorski. I dlatego o tej rocznicy też warto wspomnieć. Ale tak przeskoczyliśmy już do miesięcy letnich, a ja wrócę jednak do kwietnia. Pamiętajmy, w tym roku mamy wyjątkowo, to jest ta jedna z rocznic no, bardzo tragicznych, będzie to 80. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej. Ona została dokonana 83 lata temu, w 1940 roku, po decyzji kierownictwa politycznego i państwowego ze Stalinem na czele państwa sowieckiego 5 marca 1940 roku. I w następnych miesiącach wymordowano co najmniej 22 tysiące, być może i są poważne przesłanki ku temu, że sądzić, że być może więcej przedstawicieli przede wszystkim polskich kadr wojskowych, polskich kadr oficerskich, ale także służb mundurowych, kilka tysięcy policjantów, urzędników, pracowników wywiadu, społeczników, działaczy, przedsiębiorców. Ogromny cios, ogromna strata, to rzeczywiście była zagłada polskich elit i ta zbrodnia katyńska popełniona w 1940 roku została na tyle skutecznie zatarte ślady i ukryte informacje, że pewności, chociaż podejrzenia się pojawiały, pewne przesłanki już były, ale stuprocentowej pewności nie było. Odkrycie przez Niemców grobu katyńskiego i wykorzystanie we własnych celach propagandowych i tej międzynarodowej rozgrywki, też oczywiście w celu podzielenia aliantów, w celu skłócenia i w celu też no, mocniejszego propagandowego jakby ciosu no, w głównego przeciwnika na froncie, jakim była Rosja Stalina, Niemcy ujawnili w kwietniu 1943 roku prawdę o zbrodni katyńskiej. Strona polska i nie tylko polska dowiedziała się o niej. Ranga tego niemieckiego ruchu, on miał swoje tam interesy, Adolf Hitler czy Goebbels może ściśle odpowiedzialny za propagandę, takie lokalne, znaczy miejscowe, tymczasowe. Ale jedna rzecz jest bardzo ważna. To, że w 1943 roku tak szybko, jak na zbrodnie komunistyczne, te skrywane, chowane na długie lata, udało się tę zbrodnię nagłośnić. Jeden z trzech wielkich grobów, ten, który był zlokalizowany właśnie w samym Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem, udało się pokazać światu. Pamiętajmy, tam ze względu na tę, to jest taka solidność niemiecka, propagandowa, oni tam ściągnęli do Lasu Katyńskiego i do tego grobowiska, którego pełnej skali nawet nie znali. Zresztą prawda jest taka, że w tym lesie i w jego okolicach jest pochowanych wiele tysięcy także innych ofiar, a więc mniej więcej Niemcom się nawet dobrze zgadzało, że tam mogło być i 20 tysięcy, czy kilkanaście przynajmniej tysięcy pochowanych. Wiedzieli, że Polska samej kadry oficerskiej szuka około 10 tysięcy. A więc jak do tego grobu Niemcy chcieli go nagłośnić, wiedzę o tej zbrodni katyńskiej, to zaczęli ściągać no, lekarzy, dziennikarzy, profesorów medycyny sądowej, z Norwegii, z Bułgarii, ze Szwajcarii, nawet z Argentyny. Po prostu z całego świata wybierali też jeńców wojennych, a więc byli tam Amerykanie, oficerowie amerykańscy w niewoli, brytyjscy
Byli tam oczywiście przedstawiciele różnych polskich środowisk, czy to z Poznania, czy z Rzeszowa, czy z Krakowa. Były tam oczywiście te oficjalne misje, no już chociażby Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Była tam oczywiście też no, w tajemnicy już wysłane, czy z tajemną jakby tutaj no, delegacją konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego. Generalnie wiedza o zbrodni katyńskiej dzięki no, temu interesowi Niemiec, ale tutaj jakby akurat wyszło to korzystnie dla sprawy Polski, stała się niezwykle powszechna i niezwykle szeroka w skali światowej. Oczywiście to bardzo utrudni później, bo Rosjanie będą starali się zatrzeć ślady, będą starali się prześladować chociażby przedstawicieli Czechosłowacji, którzy trafili tam, to chodzi o profesora Hajka, chodzi o przedstawicieli Bułgarii, gdzie rozpoczęli, gdy tylko zajęli te tereny, w 44 czy 45, Sofię chociażby, czy Pragę, to podjęli szykany czy działania represyjne, żeby wycofali się, odwołali, tam byli też medycy z Danii na przykład, okupowanej przez Niemcy. W każdym bądź razie zbrodnia katyńska dzięki tej propagandowej akcji i aktualnym celom wojennym Niemiec była bardzo trudna do ukrycia i mimo wielkiej, potężnej akcji już w 1944 roku podjętej przez Moskwę i realizowanej tak naprawdę nieprzerwanie, chyba można powiedzieć, że przez ponad 40 lat do drugiej połowy lat 80. i rozmaitych manipulacji, no, z podmienianiem nazwy, z próbą, no, cały czas oczywiście twierdzeniem, że za zbrodnie odpowiadają Niemcy, to mimo tych 40 lat prób zakłamania prawdy o sprawcach zbrodni katyńskiej i zrzucenia po prostu tej zbrodni na Niemców, no najbardziej głośna i taka no, haniebna to było to, że Rosjanie próbowali ją dokleić Niemcom, którzy mieli i tak tych zbrodni miliony na sumieniu i naprawdę to już nie było potrzebne dodawanie, ale aby tylko z siebie zrzucić, a to była ich zbrodnia, no to w Norymberdze przecież podjęli tę haniebną próbę. I między innymi dzięki temu, co się stało w 1943 roku, temu ogromnemu, no tej swoistej niemieckiej precyzji, takiej solidności, tak ją nagłośniono, że bardzo trudno było zatrzeć ślady. Zresztą od razu dodajmy, że akurat w tej sprawie strona polska z oczywistych względów nie mogła odpuścić, no bo pamiętajmy, nie było w Polsce miasta garnizonowego. Czy był to mniejszy Grudziądz, chociaż jego garnizon był potężny, czy była to Bydgoszcz, czy była to Gdynia, czy był to Starogard Gdański z jednostką kawalerii, czy był to Włocławek, Toruń, to ja odwołuję się tylko do naszego regionu, czy był to Kraków, Łódź, Poznań, nawet ośrodki mniejsze, Zamość, Lublin, wszędzie tam były rodziny, w których zostały wdowy i sieroty katyńskie. W każdej, po zbrodni katyńskiej, czy to po policjantach, czy po oficerach, czy po urzędnikach, czy po innych ofiarach tej zbrodni. I te rodziny reprezentujące no, tą elitę państwa polskiego, czy ten element państwowy, te kadry państwowe, państwowo-twórcze, te rodziny były z reguły wykształcone, były z reguły dobrze zorientowane i między innymi dzięki temu, co się stało w 1943 roku, też tej decyzji władz polskich, bo pamiętajmy, to jest ogromna rola, że władze polskie i decyzja też generała Sikorskiego jest tutaj ogromna. To, że on dożył jeszcze tego okresu do lipca, że uruchomiono poszukiwanie no, prawdy o zbrodni katyńskiej, między innymi z wykorzystaniem i zwrócenie się przez stronę polską do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do Genewy, do Szwajcarii. To jest bardzo ważna rocznica. Ta rocznica, zresztą od razu dodam, będzie prawdopodobnie, ja tutaj szczegółów jeszcze pewnych nie tyle nawet nie zdradzę, ile one będą niedługo uściślone i podane przez Instytut Pamięci Narodowej, bo będzie to prawdopodobnie w kwietniu jedno z najważniejszych wydarzeń rocznicowych, jeżeli chodzi o instytucję, którą tutaj też reprezentuję, czyli Instytut Pamięci Narodowej na pewno w tym roku położy niezwykle duży nacisk. W pierwszym półroczu z całą pewnością będzie to najważniejsza rocznica właśnie przypomnieniu tej zbrodni. Zbrodni katyńskiej i całej historii tego okresu 40-43 poszukiwania prawdy, a później walki o tę prawdę po 43 roku, bo w 43 roku prawda jest już znana. No, chociażby państwa zachodnie, bo przecież one bardzo szybko dotarły do tych informacji. Można sądzić, że na przełomie 43-44 Amerykanie, Brytyjczycy na 100% już bez żadnych wątpliwości wiedzą, kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej. Podobnie jak władze polskie. Tak naprawdę to już później zostaje tylko uszczegółowienie, sporządzenie listy. Zresztą cały czas ją... wszystko nic z tym nigdy nie zostało. Cały czas ją budujemy, ale no, są też rocznice powojenne. O tym za chwilę. Tymczasem poprosimy naszych telewidzów do tego, żeby
dołączyli do współtworzenia naszego programu rok 2023. Kalendarium historyczne, przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy. No właśnie, wojna to jest jedna rzecz, 43 rok to jest ta rzeczywistość 80. rocznicy, ale są też te rocznice. Wojna się pod pewnymi względami tak naprawdę nie skończyła. Po 45 roku, wprawdzie w maju, Niemcy całkowicie skapitulowały, bezwarunkowa kapitulacja, 8 maja kończy wojnę w Europie. 2 września, znowu kapitulacja Japonii, kończy wojnę w Azji i wojnę światową, jako drugą wojnę światową, możemy uznać 2 września 1945 roku za zakończoną. Zwyciężyła ta antyhitlerowska, antyniemiecka, antyjapońska koalicja ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią jako najstarszym jej członkiem, bo najdłużej uczestniczącym faktycznie od 1939 roku, ale realnie w polu od 1940, ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście także Rosją, także Chinami, innymi sojusznikami, łącznie tam 60 państw się uzbierało, nawet w 1945 Argentyna dołączyła i niektóre inne państwa dywizje do Europy, pamiętajmy, wysłała i Brazylia, i Chin, i Meksyka, więc tutaj uczestników tej wojny było bardzo dużo. Kończy się ta wojna, którą nazywamy II wojną światową. Ale dla nas, na terenach, które zajęli Rosjanie, tak naprawdę przychodzi wojna po wojnie. To można tak określić, albo innego typu, no, zniewolenie po prostu komunistyczne, z pasmem szykan. I tu znowu warto się odwołać akurat do zbrodni katyńskiej. Główny zbrodniarz Katyński, no, będzie realizował, to on będzie odpowiedzialny za te represje, za tortury, za budowanie okrutnego aparatu prześladującego. To nie będzie już ta skala represji, jaką stosowali Niemcy. To nie będzie też to, co robili Rosjanie w czasie II wojny światowej czy przed, ale będzie to nadal pasmo obejmujące tysiące ofiar, często też mordowanych. No chociażby obława augustowska, to jest lato przecież, lipiec 1945 roku. Od maja mija już przecież 2 miesiące, a mimo to dalej trwają tego typu zbrodnicze. Kilkaset osób zostaje zamordowanych, w tym kobiety, nastolatkowie, osoby cywilne w ogromnej części. I tego typu działań będzie bardzo dużo. I tu do II wojny światowej bardzo warto się odwołać. A tu główny zbrodniarz Katyński, czyli Stalin, sam przywódca państwa sowieckiego, no, ponosi śmierć czy umiera. Do końca, do dzisiaj nie jest pewne, na ile to była śmierć, no, z własna, na ile przez otoczenie najbliższe, no, wspomożona, ale mamy marzec roku 1953, będzie to 70. rocznica, dosłownie za 2 miesiące. Będziemy tę rocznicę obchodzili, ale mamy też kilka innych takich tragicznych zdarzeń. 2 tygodnie. Panie profesorze, na tak. Stalinie, na razie postawmy kropkę. Poprosimy o głos naszego telewidza. Halo? Halo, szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił. Bogumiła z Pszczyny. Witamy Pani Bogumiło. Ja chciałam powiedzieć, że od dziecka, mam w tej chwili 77 lat, od dziecka małego słyszałam od ojca, że właśnie zbrodni katyńskiej dokonali bolszewicy, ponieważ jego znajomy, histopatolog z Krakowa, brał udział w badaniach tych znalezionych zwłok. Bo Niemcy, zorientowawszy się, że została taka zbrodnia dokonana, żeby to na nich nie spadło, zaprosili z podbitych krajów histopatologów. A mój ojciec, który na początku wojny uciekał w stronę Rosji, jednak się cofnął i tłumaczył kolegom, że bolszewicy nie respektują żadnych umów międzynarodowych i nie ma żadnego zabezpieczenia dla nich, jeżeli tam się udają. I mowa o tej zbrodni katyńskiej przez wiele lat komunizmu była, prawda, utajniana. Natomiast ci, którzy mieli dojście do źródeł, no to wiedzieli o tym. Ja tylko tyle chciałam powiedzieć, że...
Pani Bogumiło, bardzo serdecznie dziękujemy, bo to też jest kolejny głos właśnie do tego tematu i do tego przypomnienia, jak ważna jest ta rocznica. To było przy zbrodni katyńskiej bardzo ważne, że tam rzeczywiście pojechała bardzo liczna grupa lekarzy z całej Europy, do tego dziennikarze to już w istocie z całego świata. Ale ci lekarze byli o tyle ważni, że no, z natury rzeczy lekarze no, mają tego rodzaju zawód, że no, u nich jest to prawdziwa naukowa analiza. Nie mają, no, nie są zaangażowani w jakąś, nazwijmy, bieżącą politykę, aktywność, propagandę. Nie są też no, jakimiś takimi potencjalnie osobami skłonnymi do konfabulacji, tylko są bardzo konkretni i bardzo rzeczowi. I przez to między innymi, że grupa specjalistów z zakresu medycyny, także właśnie z Polski, także w ramach tej Komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, tam pojechała, ranga tej dokumentacji i w ogóle no, informacji przekazanych i władzom polskim na uchodźstwie, ale też władzom Polskiego Państwa Podziemnego i wielu osobom, które zetknęły się tam stopniowo, nawet nie od razu w 1943, ale w 1944, 1945, szczególnie, że Niemcy jeszcze do końca okupacji, czyli do 1945 roku, prowadzili taką propagandę katyńską, nagłaśniali i przypominali te zbrodnie bolszewickie, no po to, żeby budować sobie lepszy wizerunek. To chodziło najzwyczajniej w świecie o takie zmniejszenie tej swojej zbrodniczości. No tutaj patrzcie, to nie my. To nie my, wasze elity, waszych oficerów, przecież my wzięliśmy to do niewoli waszych oficerów i żyją. No dzisiaj można pojechać chociażby do jednego z największych obozów pod Monachium w Murnau. Tam nasza kadra oficerska, nasi dowódcy chociażby marynarki wojennej z admirałem Unrugiem na czele. Tu weźmy właśnie jako przykład. Oni walczą przecież do 2 października i ich Niemcy nie zabili. Tu akurat Niemcy mogli powiedzieć, proszę bardzo, my wojskowych wziętych do niewoli, a tu przede wszystkim kadrę oficerską, potraktowaliśmy zgodnie z zasadami no, honorowymi i konwencjami dotyczącymi traktowania jeńców wojennych i zasadami prowadzenia wojny. Za to Rosjanie nie stosowali się do tych konwencji, zresztą tutaj akurat wzajemnie, bo i czerwonoarmistów tak traktowali brutalnie, okrutnie i ludobójczo Niemcy i znowu Rosjanie traktowali w sposób ludobójczy i okrutny wziętych do niewoli żołnierzy armii niemieckiej, bez względu zresztą często na narodowość, także tutaj często ucierpieli niekoniecznie etniczni Niemcy na tym. W każdym bądź razie no, mamy to świadectwo lekarskie, było bardzo ważne. Medycy no, jakby nadali ogromną rangę prawdziwości tych ustaleń, bo no, tu chodziło rzeczywiście o ten okres kilkunastu miesięcy, czy w 40 roku, czy w 41, czy drugim, gdy już wkroczyli, czy już rządzili na tym terenie Niemcy. Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo. Szczęść Boże, Małgorzata z Kujaw. Witamy Pani Małgorzato. Chciałam dodać do wypowiedzi Pana Profesora, no nie wiem, może, ale my tu na Kujawach, mówię w liczbie mnogiej, bo z racji to jednak Krzywosąd, ale bitwa pod Ignacewem, bitwa pod Brdowem, z racji, że pod Brdowem zginął nawet francuski pułkownik Leon de Blankenheim, który w latach 70. zeszłego wieku, jego grób rodzina zabrała po prostu szczątki do Francji. A jeśli chodzi o bitwę pod Ignacewem, to zginęło około 150 powstańców. I taka rodzinna historia, przekaz. Mój pradziadek z dziedziczką okolicznych dóbr pojechali grzebać tychże poległych powstańców. Właściwie dziedziczka dóbr wójcińskich poszukiwała swojego poległego męża. Zabrała najlepsze rzeczy, jakie miała, obrusy, żeby po prostu zmarłych godnie pochować, którzy są uhonorowani obeliskiem na drodze między Sompolnem a Ślesinem. I jeszcze taka ciekawostka. Mój pradziadek chował powstańców styczniowych pod Ignacewem, a mój dziadek, który w bramce 1905 roku podróżował do Mandżurii, spotkał powstańca styczniowego z bitwy pod Nową Wsią. To też jest na Kujawach. Zginęło też tam kilkunastu powstańców styczniowych. I jeszcze teraz trzeci punkt. Mój ojciec świętej pamięci wspominał, jak w latach 43 roku Niemcy wręcz zachęcali, żeby podróżować, zobaczyć te groby z ekshumowanymi żołnierzami
zamordowanymi przez Sowietów. Ale jaka też perfidia. Tu Niemcy pokazywali odsłonięte masowe groby żołnierzy polskich, a w tym czasie bądź w Pięciniu sami robili dokładnie to samo. Wszystkie obozy pracowały. To było przerażające. Pani Małgorzato... No właśnie. I perfidia zachowania. No tutaj mój tato wtedy to był młodym, bardzo młodym człowiekiem, nie wiem, tam 14-letnim. I no taki przekaz rodzinny, panie profesorze, ojcze, ja usłyszałam. No i nie chciałabym, żeby to... Gdzieś zaginęło. Zaginęło, no i taka informacja. Bardzo też serdecznie dziękujemy, no, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko podziękuję, bo oczywiście tych potyczek, bitew i walk na terenie Kujaw, Kujawy były jednym, w pewnym z okresów powstania styczniowego były jednym z najbardziej aktywnych pól bitewnych. Kilkadziesiąt starć. Tu szczególnie chyba nawarstwiło się to, że była bardzo blisko granica, przez którą docierali i dość łatwo było ją przekroczyć, przez granicę pruską docierały posiłki, docierali ochotnicy, docierali uczestnicy powstania, przemycano też broń, no zresztą z całego terenu Prus Wschodnich, czy wówczas nasze Pomorze było przemianowane, ziemia chełmińska, na niemiecką prowincję Prusy Zachodnie. Dość łatwo było kupić broń, broń była w normalnym takim handlowym obrocie, a więc jeśli ktoś posiadał środki i chciał zaryzykować, oczywiście mógł za to trafić do więzienia, mógł za to być aresztowany, ale generalnie Polacy, w tym poddani pruscy, angażowali się, to byli też przedsiębiorcy, którzy po prostu zarabiali, to już Niemcy bardziej, którzy robili interesy i tutaj na tym pograniczu przez kilka miesięcy rzeczywiście jest takie wielkie pole licznych starć, licznych bitew. Ja tutaj tak nawiązałem do rodziny Marii Konopnickiej, dlatego o tej Krzywosądzy wspomniałem, ale oczywiście jest tutaj kilkadziesiąt pięknych upamiętnień, pomników Kujawy są rzeczywiście takim miejscem bardzo mocno naznaczonym, z ważną rolą Włocławka, bo to jest największy ośrodek, zresztą we Włocławku chyba najpiękniejszy pomnik poza pomnikiem pułkownika Becki. Pani wspomniała o tym francuskim też ochotniku. Ja tutaj o tym włoskim mówię, ale najpiękniejsze pomniki we Włocławku to są na starym cmentarzu, głównym cmentarzu komunalnym w mieście Włocławku, gdzie w kwaterze katolickiej, bo to jest cmentarz wielowyznaniowy, ale w kwaterze katolickiej w tej XIX-wiecznej części można znaleźć kilka przepięknych grobów uczestników i władz regionalnych powstania styczniowego, które do dzisiaj są bardzo zadbane. Byłem tam dosłownie rok temu i miałem okazję zobaczyć, rok temu w styczniu akurat odwiedziłem i miałem okazję zobaczyć, w jak pięknym stanie te pamiątki po powstaniu styczniowym, za tym czerwonym, takim surowym murem cmentarza włocławskiego. No po prostu tamta lekcja historii nabiera takiego znaczenia, bo to dokładnie są miejsca pochówku. Oni tam są, to jest takie genius loci, a tutaj oczywiście skala i ilość tych starć była bardzo duża, liczba ofiar była też bardzo duża na terenie całego regionu kujawskiego. No, w wypadku tego 43 roku pani rzeczywiście zwróciła uwagę na tą straszną perfidię. Wszystkie niemieckie fabryki śmierci mordują. Mordują na ogromną skalę wtedy, gdy Niemcy wiosną 43 roku rozpoczynają wielomiesięczną kampanię, a ona tak naprawdę będzie trwała do początku 45 roku. Kampanię nagłaśniania, patrzcie, niemiecka zbrodnia, zresztą zrobiono to też po odkryciu wcześniejszych ofiar zbrodni jeszcze z okresu wielkiego terroru z lat 37-38 w Winnicy. Także Rosjanie, Niemcy mieli tutaj pewną taką tendencję wykorzystania zbrodni sowieckich, żeby po części też przysłonić swoje zbrodnie, które cały czas realizowali. To jest rzeczywiście coś przerażającego. Tu nie możemy nigdy jakby zapomnieć, że w II wojnie światowej, nie tylko my jako Polska, świat miał dwóch tu w Europie strasznych, przerażających wrogów, którzy byli obydwaj państwami ludobójczymi. Na czele stali zbrodniarze nieprawdopodobnej skali, ogromnej. Adolf Hitler i Józef Stalin byli siebie warci. Jeden i drugi był potworem o jednym i drugim. Zresztą rocznica to dosłownie 30 stycznia 33 roku. Będziemy teraz mieli 90. rocznicę, ponurą rocznicę klęski Niemiec, upadku systemu politycznego i dojścia do władzy narodowo-socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, partii ludobójców, morderców, zbrodniarzy, partii, która w ogromnej mierze,
która być może w największej przyczyniła się do tego, że wybuchła II wojna światowa, chociaż można tutaj domniemywać, że gdyby Niemiec nie było, no to apetyty rosyjskiego imperializmu czerwonego i tak by nie zostały zaspokojone. To, co dzisiaj widzimy, ja najbardziej jestem przerażony tym, jest mi ogromnie smutno, bo w takich czarnych scenariuszach liczono się z tym, jest mowa o 2-3-letnim okresie nawet tej przerażającej wojny, że na tyle sił Rosji wystarczy. To jest dopiero straszne. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby to państwo, które ma nadal potencjał na prowadzenie tej zbrodniczej wojny przeciwko Ukrainie, gdyby ono w ogóle nie musiało atakować Ukrainy, a jej celem była Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, a NATO by nie zdało testu solidarności, bo przecież tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Na razie zdaliśmy taki mały test wsparcia państwa sąsiedniego i zdaliśmy test w sensie werbalnym. Mamy deklaracje bardzo ważne, bo jeśli najsilniejsze państwo i jego przywódca, czyli administracja amerykańska z prezydentem USA na czele deklaruje, że każdy atak na najmniejszą, no, pięć najmniejszy kawałek, to oczywiście też odnosi się na najmniejsze państwo natowskie, czyli to będzie na przykład Estonia czy Litwa, będzie potraktowany jako atak na państwa NATO, no to daje pewną nadzieję na obronę, ale no, mamy coś przerażającego. Trwa roczna wojna. Klasyczna wojna imperialna, w której Moskwa nie chce się pogodzić, ten rosyjski imperializm pogodzić no, ze skromniejszą pozycją niż miał do niedawna, czy miał kilkadziesiąt lat temu. Taka wściekła obrona tego swojego imperialnego statusu, nawet za cenę ogromnych wydatków, ogromnych kosztów, bo ta wojna dla Rosji będzie rujnująca. To się pytanie, czy ta wojna szybciej nie skończy się dlatego, że gospodarka tego nie wytrzyma. No miejmy nadzieję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo? Halo? Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił? Szczęść Boże, Zbyszek z Dolnego Śląska. Witamy, panie Zbigniewie. Ja mam pytanie do pana profesora, bo tu usłyszałem, że pan profesor coś miał wspólnego z IPN-em, tu wspominał. Podaje tu różne rocznice, a ty właśnie w tym 2023 roku mija 80. rocznica ludobójstwa na Wołyniu. A pan o tym nic nie wspomina. Już 80 lat. Jeszcze ja chciałbym tu powiedzieć, bo ja już od kilku lat obserwuję, że IPN właśnie, gdy tam były jakieś programy poświęcone właśnie tym ludobójstwu na Wołyniu, to taka była interpretacja. Albo to była prosta ludność, rolnicy, niewykształceni, ciemnota, która nie potrafiła się zorganizować. Takie argumenty tam między innymi padały. I to mnie bardzo uderza w tym momencie. Bo proszę pana, ponad 100 tysięcy to na pewno, bo tam pana kolega tu kiedyś był w programie i właśnie mówił, że udało się niektórym badaczom dotrzeć do źródeł, że znaleźli po prostu, że tacy ludzie zginęli, bo tam za Związku Radzieckiego była taka możliwość, że archiwa udostępniały tam możliwość dotarcia i ci, którzy dotarli do największej ilości takich archiwum, to stwierdzili, że ponad 100 tysięcy ludzi zginęło. Niektórzy mówią, że to było do 150 łącznie. Ja nie mówię, że na Wołyniu, ale na Galicji. I my panie teraz Zbigniewie, coś takiego robimy. Mówimy, że za czasów II wojny światowej, pan tu wspomina o Katyniu, tak, ale zbrodnia wołyńska, to jeszcze tam zginęło, licząc pięciokrotnie więcej ludzi, tak? Można liczyć. Tak, dobrze. Bardzo dziękujemy, bo po prostu program już nam się kończy. Dokładnie wszystkich rocznic byśmy nie zdążyli tutaj wymienić, ale oczywiście w tym roku są z całą pewnością przygotowywane i będzie w nich z pewnością ogromny wkład Instytutu Pamięci Narodowej, bo mamy najwięcej materiałów. W tej chwili to, co Instytut Pamięci Narodowej zgromadził na temat zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich, zarówno w województwie wołyńskim, jak i w Małopolsce Wschodniej, to przede wszystkim tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. I z całą pewnością ma pan tutaj w pełni rację, ofiar było śmiertelnych, z pewnością ponad 100 tysięcy. Przerażająca
skala tej zbrodni i apogeum ma miejsce w lipcu roku 1943 roku. To jest co najmniej sto kilkanaście albo i sto kilkadziesiąt miejscowości zaatakowanych. Te zbrodnie w kościołach podczas nabożeństw, wybranie specjalnie niedzieli po to, żeby łatwiej otoczonych i grupy ludności cywilnej wymordować, zabić, wyniszczyć. To z pewnością jest jedna z najważniejszych rocznic, która w tym roku na pewno będzie upamiętniona, bo tutaj no, nie dajmy się oszukać. Żaden status morderców nie broni to, że ktoś jest mniej czy gorzej wykształceni. To byli ludzie tak jak my, tylko że mordercy, tylko że zbrodniarze. I nie ma znaczenia, czy ktoś był w mundurze SS-mana, czy w jakimś tam mundurze, czy stroju funkcjonariusza, żołnierza ukraińskiej powstańczej armii, czy był w cywilnym, no, roboczym ciuchu z siekierą w ręku, czy z karabinem, czy z widłami, czy z jakimś innym narzędziem śmierci. Morderca to morderca i wszystkich morderców należy potępić bez względu na narodowość, obywatelstwo i państwowość. Zabójców się po prostu karze. Dokładnie. Panie profesorze, tutaj stawiamy przecinek, bo zapraszamy na drugą część naszego programu o godzinie 21.30 do Radia Maryja. Rok 2023, kalendarium historyczne, to był temat naszych rozmów niedokończonych, a w studio gościliśmy pana profesora Mirosława Golona, zastępcę dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku oraz przedstawiciela Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bóg zapłać, a ja państwu również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na godzinę 21.30 do Radia Maryja. Bardzo proszę.